No, mamy dzisiaj inaugurację Radomszańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po tak długiej przerwie, kiedy to właśnie rok cały mieliśmy zdalnie, możemy rozpocząć normalnie zajęcia. No, jest to dla nas takie święto, że już możemy się spotkać, że możemy być razem i możemy rozpocząć warsztaty i jakieś wykłady, że możemy się spotykać. Na ten rok akademicki planujemy więcej warsztatów w mniejszych grupach, żeby było jednak bezpiecznie. Nowe sekcje będą takie jak sekcja przyrodnicza połączona z ekologią, sekcja recyklingu, czyli zamienienia starych rzeczy na nowe, taką formę prowadziliśmy już, ale nie była to sekcja, będzie taka sekcja. Będzie nowa sekcja zwana inaczej, można powiedzieć, robótki ręczne. Mieliśmy kiedyś rozszczególnione co, a teraz będzie pod jedną nazwą robótki ręczne. Wprowadzamy też malarstwo i to na 100% ruszamy, bo było malarstwo różne, a teraz będzie malarstwo pędzel, czyli farbami, i drugie malarstwo ołówek, węgiel, pastele. Żeby to pięknie się nauczyć, żeby też poczuć się kreatywnym, pozytywnym na piękno.